Cześć. Z tej strony Karolina Sowańska. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. W pierwszym odcinku w roku 2020. Można to odczytać z mojego głosu, ale jestem bardzo, bardzo podekscytowana i dzisiaj mam dla was odcinek solowy. Tydzień temu, a raczej rok temu również nagrałam odcinek bez gościa i był to program o tym w jaki sposób co roku Podsumowuję mój rok, jak sobie to wszystko rozpisuję i jak przygotowuję się na nowy rok. Natomiast, tak jak wam wcześniej wspominałam, postanowiłam, że rozpocznę serię w 2020 roku od kilku odcinków związanych z moją podróżą do Stanów. I to była decyzja dosyć prosta, ponieważ nazbierało się bardzo wiele aspektów mojego wyjazdu. I różnych ciekawych tematów, które chciałabym z wami tutaj poruszyć, i postanowiłam, że nie będę szykowała takiego programu chaosu, który prawdopodobnie trwałby 3 godziny, tylko rozłożę te moje wrażenia z USA na trzy odcinki. Także dzisiaj mamy pierwszy i postanowiłam, że to będzie odcinek poświęcony organizacji wyjazdu, temu, jak się przygotowałam i jak. To się stało, że w ogóle wybrałam się do USA, jak zorganizowałam cały ten wyjazd. Następnie za tydzień mam dla Was odcinek o dwóch największych miastach, które zwiedziłam. W zasadzie głównie je zwiedziłam, było to San Francisco i Los Angeles. O tym, co tam zobaczyłam, o tym, co sądzę o obu tych miastach, czym się dla mnie charakteryzują, czym mnie rozczarowały. Ogólne wrażenia z tych dwóch miejsc, które oba są w Kalifornii, a są tak. Różne i na koniec mam dla was moim zdaniem najciekawszy odcinek. Znaczy jeszcze go nie mam. Nagram go, ale planuję, czyli ogólne podsumowanie tego jakie były moje wrażenia z USA oraz czego się tam nauczyłam, moje obserwacje związane z życiem tam, z mieszkaniem tam, z ludźmi, których tam poobserwowałam oraz oczywiście czego się nauczyłam jako ja Karo dla siebie samej. Także organizacja, potem praktyka, jeśli chodzi o to, co tam się działo na miejscu i na koniec taka refleksja. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałam Wam szybko powiedzieć, że ten program powstał we współpracy z marką Yorkia i jeżeli o niej wcześniej nie słyszeliście, to wierzę, że zmieni Wasze życie i powinnam tutaj używać formy żeńskiej. Jeżeli nie słyszałyście, to bardzo mi miło, że mogę Was Oświecić przysięgam. Bo marka Yorkaya, po pierwsze, muszę na wstępie zaznaczyć, jest marką polską, etyczną i ekologiczną, więc spełnia wszelkie moje wymagania. I produkuje produkty, drobne powtórzenie do higieny intymnej. I są to tampony, podpaski, wkładki, kubeczki menstruacyjne, płyn do higieny intymnej. Kropka. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo. Toksyczne i niezdrowe dla nas są takie sklepowe, mainstreamowe produkty kobiece. Ja sama nie zdawałam sobie sprawy, ile jest, mówiąc kolokwialnie, syfu w tych produktach. I jeżeli gdzieś tam nie obserwujecie takiego czasu, to wiecie, że ja mniej więcej od roku używam kubeczka menstruacyjnego, który w ogóle. Odmienił moje życie i możecie go również znaleźć na Yorkaya, ale do tego stosuję też właśnie takie ekologiczne, przyjazne ciału i środowisku wkładki, bo właśnie wszystkie produkty Jorkaja są wykonane z organicznej bawełny i najważniejsza sprawa są dostępne dla Was w wersji subskrypcyjnej. Wyobraźcie sobie: Ja w ogóle nie mogłam połapać się, jak to działa, ale tak jak subskrybujecie sobie na przykład Jakiś magazyn albo Spotify'a, to możecie sobie subskrybować produkty do higieny intymnej, i to naprawdę ułatwia życie. Regularnie przychodzi do Was zamówienie z taką ilością produktów w takich wariacjach i rozmiarach, jakie Wy sobie życzycie, bez konieczności szukania na szybko w sklepach produktu, które są potrzebne teraz. Tylko on wtedy, kiedy chcecie, przybywa do Waszych drzwi. Bo macie subskrypcję. No, genialne, absolutnie genialne. W ogóle ta paczka jest urocza, jest cudownie opakowana ekologicznie w papierowym pudełku. W środku, na przykład, ja dostałam pierniczka. Dostałam jeszcze taką osobistą notkę. Cała i w ogóle szata graficzna jest prześliczna, taka minimalistyczna, piękna. Nie jest cała w brokacie i serduszkach z napisem: wiecie, nic nie widać, podbijam świat, tylko jesteśmy ludźmi i jest dobrze. Oczywiście tutaj. Trochę koloryzuje. Natomiast to, co ważne, to to, że mam dla Was rabat na hasło Karolina. Jeżeli zamówicie subskrypcję, to dostaniecie, uwaga, 30% zniżki. I wszelkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie. I dobra informacja jest taka, że możecie sobie to przetestować i w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji, gdybyście z jakiegoś powodu zmieniły zdanie, ale wierzę w to, że to się nie stanie. Także bardzo, 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 bardzo jest mi miło, że mam takiego cudownego partnera do tego odcinka i mogę powiedzieć wam o bardzo fajnym produkcie, który prawdopodobnie sprawi, że wasze życie będzie trochę łatwiejsze, zdrowsze i lepsze dla planety. I czego więcej, moi drodzy? No i nie przedłużając, marka Kaya jest w opisie, a my przechodzimy do mojej podróży do USA. Zaczniemy od prostej definicji tego wyjazdu, czyli gdzie byłam, na jak długo i z kim. Byłam w Kalifornii przez 5,5 tygodnia i byłam tam sama. Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, to to, jak ja się znalazłam w Stanach, dlaczego w ogóle tam pojechałam. I historia jest bardzo ciekawa, także pozwólcie, że Wam to opowiem. W... We wrześniu. Pojechałam na Seszele. Wróciłam stamtąd na początku października. Wiedziałam już przez większość roku, że jadę na Seszele i postanowiłam sobie, że nie będę planowała niczego przed wyjazdem na Seszele. Że pojadę tam, oddam się temu niesamowitemu doświadczeniu i wrócę, i będę wiedziała, co ze sobą zrobić. Bo, jak wiecie, mam wolny zawód. Jestem osobą, która się dużo przemieszcza, przeprowadza, i, i potrzebowałam takiego znaku, co mam ze sobą zrobić, i stwierdziłam, że po tych Seszelach będę wiedziała. Ale jak to za mną bywa, jestem mało cierpliwą osobą, więc przed wyjazdem na Seszele zaczęłam sobie myśleć, kurczę: no, a co jeżeli ja nic nie wymyślę na tych Seszelach? Jakby co ja zrobię? Przecież wrócę tam w październiku, jeszcze będzie tyle czasu do końca roku. Jakby, Karolina, no, musisz coś zaplanować. No ale mówię, dobra, przecież postanowiłaś sobie, że nie będziesz wybierała na sobie presji, więc wyluzy. No i tak sobie chodzę po świecie i tak sobie myślę, 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 pamiętam, byłam wtedy w Warszawie i tak sobie stwierdziłam, dobrze, no gdybyś tak, słuchaj, no nie masz żadnych planów, gdybyś tak miała zrobić cokolwiek, coś takiego, o czym naprawdę marzysz, bez patrzenia na okoliczności, to, to co byś zrobiła? Dokąd byś pojechała? No bo u mnie zazwyczaj zrobienie czegoś jest związane z tym, że gdzieś jadę. I myślałam sobie, no moim największym marzeniem jest jechać do Stanów. Więc w sumie, skoro nie mam dalszych planów na życie, to czemu by do tych Stanów nie pojechać? No dobra, ale teraz wiecie, ja Wam mówię mój monolog, wnętrzny raczej dialog, bo tutaj są różne strony mnie. No dobrze, no ale jak już idziesz do tych Stanów, no to wypadałoby jechać po coś, nie tak po prostu, że sobie kupujesz bilet i jedziesz, tylko żeby coś tam Cię jednak przyciągnęło, żeby mieć jakiś powód, jakiś naprawdę rzeczywisty powód. Mówię, dobrze, no to tym się zajmę później. Natomiast, żeby jechać do Stanów, no to potrzebuję, potrzebuję ogólnie widzę. Jeżeli chciałabym przyciągnąć swojego życia jakąś fajną atrakcję, podróż, czy ten powód wspomniany wcześniej, no to wypadałoby mieć tę wizę po to, żeby być przygotowana na taką ewentualność, że ja do tych stanów pojadę. No więc Karolina przyjechała do domu, do łodzi, wstała rano i stwierdziła: dobra, aplikuję o wizę. Otworzyłam kompa, zobaczyłam, jak to się robi, trzeba wypełnić jakiś tam formularz, wypełniłam formularz, yy, znaczy wy zaczęłam go wypełniać, i tam było napisane: podaj adres, yy, w którym się zatrzymasz. No i myślę sobie. Dobra, co tutaj wpisać? No i pomyślałam sobie o mojej przyjaciółce Marcie, która mieszka w San Francisco. Mówię, dobra, zagadam do niej i napiszę, że aplikuję o wizę, czy może podać mi adres, żeby cokolwiek tam wpisać. No i napisałam do Marty, cała byłam podekscytowana. W międzyczasie jeszcze ogarnęłam sobie zdjęcie do wizy, które robiłam w ogóle sama, w domu, moim aparatem. Przecinałam je, dużo było z tym z zachodu. No i Marta podała mi swój adres i powiedziała, słuchaj Karolina, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, ile ja tam pobędę w tych Stanach, więc jeżeli chciałabyś mnie kiedyś odwiedzić, to prawdopodobnie teraz, na koniec roku, to jest ostatni dzwonek. No, mnie nie trzeba było dwa razy prosić, więc Karo, czyli ja, tak się podekscytowała, że stwierdziła: to jest właśnie ten znak, to jest ten powód, na który czekałam, pojadę do USA. No i tak, mamy to było jakoś na początku września. Mamy tę perspektywę wyjazdu i myślę sobie, dobra, wracam na początku października z Seszeli i chciałabym być w domu na pewno na 1 listopada. I tutaj fanfakt o mnie jest taki, że bardzo lubię Święto Zmarłych. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale zawsze bardzo miło wspominałam to, że co roku po obejściu grobów szliśmy do mojej babci na schabowego, pozdrawiam, i Bigos. I to była taka tradycja, to był taki dla mnie przyjemny czas i bardzo chciałam być w domu na 1 listopada, szczególnie, że w ostatnich latach z uwagi na studia często nie mogłam być wtedy w domu z bliskimi. Więc mówię, dobrze, no to po 1 listopada musiałabym wyjechać i myślałam sobie dalej, no dobrze, no ale na ile miałabym tam pojechać? Może by tak pojechać na dwa tygodnie, no żeby też Marcin zawracać głowy za bardzo w tym San Francisco. No i potem tak sobie pomyślałam, kurczę, ale jak już jadę do tego USA, no to tak słabo trochę tam jechać na tydzień. Bo wiadomo, loty, planeta, ekologia, trochę, trochę średnio, żeby taki krótki wypad robić. Plus nie mam żadnych planów. Jedyne, co mnie trzyma, to święta Bożego Narodzenia. A gdyby tak pojechać, po prostu od poświęcie po zmarłych, zmarłym, po święcie zmarłych, aż do świąt, czyli tak mniej więcej do połowy grudnia, pomyślałam sobie, czemu nie? I tym sposobem zrodził się pomysł na to, aby spędzić tam aż 5,5 i pół tygodnia. Wielu osobom nasunęło się pytanie, czemu pojechałam tam sama i o co w ogóle chodzi z tym moim całym podróżowaniem w pojedynkę. I dajcie mi znać, czy macie ochotę na cały odcinek podcastu, który poświęcę temu, dlaczego zaczęłam podróżować sama, jak to jest podróżować sama i co mi daje samotne podróżowanie. Bo mam przeczucie, że to będzie interesowało wiele osób. Natomiast to, co sprawia, że jeżdżę sama, i co sprawiło, że pojechałam sama do USA, to po pierwsze to, że odwiedzałam tam Martę, więc wiedziałam, że przez połowę wyjazdu nie będę sama, a po drugie chciałam jechać naprawdę na długo, a większość osób nie pracuje w takich wymiarach godzinowych, lub nie ma takiej możliwości, żeby jechać na tak długo. Plus, ja bardzo lubię jeździć sama i co więcej, ja też pracuję zdalnie, więc ja generalnie spędzam bardzo dużo czasu samej, i bycie przy okazji w jakimś niesamowitym miejscu tylko podbije mi mmm, tą jakość pracy i sprawi, że będę mogła robić prawie to samo, ale jednocześnie w pozostałych chwilach odkrywać jakieś fantastyczne miejsce. Tak jak mówię, jestem przyzwyczajona do swojego towarzystwa i lubię swoje towarzystwo, ale to, co jest ciekawe, to to, że ja przez te 5,5 tygodnia spędziłam, no pomijając te dni, kiedy byłam w podróży, czyli powiedzmy przez 5 tygodni, spędziłam może dwa dni bez nikogo. I nawet nie mówię tutaj o moim hoście na Airbnb, no bo jego nie liczę, bo ja też jakby nie zaprzyjaźniłam się z nim, tylko on po prostu sobie był. Ale może, nie wiem, za cztery dni spędziłam totalnie w pojedynkę, bo poznawałam tam ludzi, łączyłam się tam z ludźmi też z internetu i tak naprawdę ten wyjazd wcale nie uważam za samotny, ale głównym powodem było to, że ja chciałam po prostu pracować zdalnie, a mogę sobie siedzieć samemu w domu całymi dniami albo robić dokładnie to samo, jednocześnie być. W tym przypadku w Kalifornii. Także to był powód, dla którego postanowiłam spełnić moje marzenie, czyli wyjazd do Kalifornii, będąc tylko me, myself and I. No i co dalej? Jeśli chodzi o wizę, to temat jest trochę nieaktualny, bo kiedy ja planowałam mój wyjazd, to jeszcze były wizy. Teraz wizy zostały zniesione, więc zakładam, że wygląda to nieco inaczej, ale ja już wiedziałam, że te wizy mają być zniesione. Ale nie byłam tego pewna, więc wolałam to załatwić. Zapłaciłam za wizę 640 zł, która w ogóle potem została mi zrefundowana. Słuchajcie, bo się okazało, że moja mama w pracy ma coś takiego, że dla członków rodziny jest oddają cię po prostu za wizę do USA. Nie wiem czemu. No ale zapłaciłam to 640 zł, tam było napisane, że to jest opłata bezwrotna, więc jeżeli wpisałeś coś źle lub nie przyznają ci wizy z jakiegoś innego powodu, no to, to przepada. No no dobrze. No więc zaaplikowałam na wizę. Umówiłam się na spotkanie w konsulacie, tam, nie wiem, to było z dwutygodniowym wyprzedzeniem sobie to ogarnęłam, i na początku września poszłam do konsulatu. Odbyłam tę krótką rozmowę i już mi powiedziano, że dostałam wizę i ona będzie do odbioru, czy tam mogę sobie zamówić kuriera za dwa dni. No i ekstra, byłam totalnie podekscytowana i wtedy stwierdziłam: Dobra, mam wizę, kupuję bilet, bo taki był plan. I teraz, jeżeli chodzi o cały proces zakupienia biletu, to to było. To było bardzo specyficzne u mnie, bo ja wiedziałam, że chcę lecieć do San Francisco, do Marty. No i najtaniej jest jednak, jeżeli to jest od razu lot powrotny. Tak, czyli Warszawa, San Francisco, San Francisco, Warszawa. Więc wiedziałam, że muszę sobie tak zorganizować moją podróż, żeby do tego San Francisco wrócić. Ale w momencie planowania w ogóle się nie zastanawiałam, jak ja to zorganizuję i jak ja sobie to logistycznie wszystko ustawię. Tylko mówię, dobrze, moim punktem. Do którego dolatuje i z którego dolatuje będzie San Francisco. I zaczęłam szukać biletów i znalazłam bilety tak mniej więcej za 2,300, 2,400. No i potem zaczęłam tam dalej grzebać w tych rezerwacjach. To było na jakichś stronach pośredników. No i widziałam, że na przykład bagaż kosztuje dodatkowe tam 450 czy 500 złotych do tego. No, ale wtedy tam jeszcze nie byłam, nie miałam potwierdzone z Martą dokładnie, jakie dni. Mówię, dobra, poczekam. No i słuchajcie, obudziłam się chyba następnego dnia i te bilety kosztowały już na te dni chyba 2900 albo 3000 bez tego bagażu, a na inny dzień jakieś 2,400-2500, więc już ewidentnie te ceny wzrosły. Spanikowałam totalnie, mówię, nie, co się dzieje w ogóle. Los jest przeciwko mnie i bez sensu no, płacić pół koła więcej. Jakby strasznie mnie to zdenerwowało. No ale mówię, dobra, może poczekam jeszcze trochę, poczekam sobie do poniedziałku. No i pamiętam, że wstałam sobie po tych kilku dniach, to było sobota, niedziela, wstałam sobie w poniedziałek i mówię, dobra, no dzisiaj kupię te bilety. No i sprawdzam te ceny, no i znowu 3000, 3300, tam coś było niby za pół, ale też właśnie te dodatkowe bagaże. I pamiętam, że. Zadzwoniłam do mojej mamy i zaczęłam jej czytać to, co widzę na stronie. Tylko, że: No, tutaj jest taka cena, to jest taka cena, to jest taka cena. No i moja mama mówi, że: Poczekaj chwilę, tutaj masz raptem 2400, czyli tam 150 zł więcej, więc nie ma tragedii, przyjrzyj się temu. I ja nagle zobaczyłam, bo szukałam w ogóle na Skyscannerze, polecam Wam serdecznie. Zobaczyłam, że opcja minimalnie droższa jest do kupienia na stronie przewoźnika i weszłam bezpośrednio na moją linię lotniczą, czyli SAS. To są linie skandynawskie. I tam, słuchajcie, bagaż kosztował znacznie taniej, bo bilet wyjściowo kosztował chyba 2,5 i pół tysiąca. A walizka kosztowała 150 zł dodatkowo w jedną stronę. Co więcej, w cenie była obsługa klienta Możliwość bez problemu, jakieś tam prowadzenia jakichś minimalnych zdań, jakby całkowicie ubezpieczona podróż, bo niestety te strony pośrednicze często mają dobre deale, ale właśnie bagaż kosztuje bardzo dużo albo kontakt z obsługą klienta jest dodatkowo płatny, w ogóle samo zadzwonienie na infolinię jest jakoś bardzo, bardzo, bardzo wysoko kasowane, no bo oni przez to, że mają tańszą, tańszy bilet, potem. Strasznie Was łoją, zakażą dodatkową usługę. I ja stwierdziłam, kurczę, to nawet lepiej, bo dobra, no nie płacę 2,300, tylko płacę 2,5 tysiąca, ale mam bezpośredni kontakt z przewoźnikiem, więc jest to o wiele bardziej godne zaufania z mojego doświadczenia. I jeszcze ten bagaż nie jest wcale taki drogi, wręcz jest nie wiem, tam o połowę, czy trochę mniej y, tańszy niż na tych stronach pośredniczących. Dlatego też postanowiłam, że kupuję bilet i wtedy poszłam za ciosem i kupiłam bilet Warszawa Kopenhaga Kopenhaga San Francisco, no bo nie ma lotów do San Francisco bezpośrednich i powrotny taki sam za łącznie 2900 zł. Dodatkowo na tym długim locie, czyli Kopenhaga San Francisco, przysługiwał mi posiłek, zadzwoniłam do biura obsługi klienta sam pasażera, i poprosiłam o posiłek wegański, to też było w cenie. Na ten długi lot też mogłam sobie wybrać za darmo miejsce w samolocie i byłam przeszczęśliwa, bo ja zawsze siadam sobie przy tych podwójnych siedzeniach, żeby mieć jakby bliżej do okna, ale od strony alejki, bo często chodzę do łazienki. Lecimy dalej. Mam już bilet, wiem, że lecę. Mam 5,5 tygodnia do zagospodarowania w Kalifornii. I ja wiedziałam, że na pewno zwiedzę San Francisco, i wiedziałam, że zwiedzę Los Angeles, i było kilka takich miejsc, o których myślałam, typu Park Yosemite, Joshua Tree, um, Santa Barbara, Monterey. Miałam różne pomysły i jakby zero planu. I myślę sobie, dobra, mam jeszcze kilka miesięcy, sądzę, że to jakoś tak organicznie wyjdzie. Umówiłam się z Martą, że zostanę w San Francisco przez. Dwa tygodnie, i kolejna rzecz, która dzięki Marcie wpadła mi do głowy, to to, żeby po Kalifornii przemieścić się pociągiem. Że jest taki znany pociąg, który jedzie, wszystko wam podlinkuję, bo nie pamiętam jak on się nazywał. Coastline, tak mi się wydaje, Starline, Coast Starline, coś takiego. W każdym razie to jest pociąg, który się nazywa Amtrak. I to jest pociąg, który, słuchajcie, jedzie ze Seattle do LA. Tak mi się wydaje, i ja chciałam wsiąść do niego na odcinku San Francisco-Los Angeles. I wymyśliłam sobie, że pojadę właśnie z San Francisco do LA po dwóch tygodniach. Zostanę w LA jakieś dwa tygodnie, zostawię sobie wolne weekendy, gdybym chciała sobie coś innego zorganizować, i że ostatni tydzień jeszcze sobie zostawię taki luźny. Taki był mniej więcej plan. Ale potem patrząc sobie właśnie na te ceny pociągów i Czasy pociągów. Stwierdziłam, że ten pociąg jedzie bardzo, bardzo długo, bo on jest bardzo powolny, jedzie z 12 godzin. I kiedy byłabym w LA, to byłaby jakaś 8.30 wieczorem, gdzieś tam w downtown, więc opowiem wam za tydzień. I stwierdziłam, że on przejeżdża przez Santa Barbara, więc wysiądę sobie w Santa Barbara. Tylko teraz uwaga, taka śmieszna rzecz, bo pociąg z San Francisco do LA kosztował 53 dolary. Natomiast pociąg z San Francisco do Santa Barbara kosztował 58 i ten kolejny 36, więc ja stwierdziłam, dobra, to kupię sobie bilet do LA, wysiądę w Santa Barbara, a Santa Barbara do LA jeszcze nie wiem, jak się dostanę. No ale dobra, kupiłam ten pierwszy pociąg, mówię, mam jakiś punkt odniesienia i wtedy po dwóch tygodniach w San Francisco miałam jechać do Santa Barbara. I wymyśliłam sobie, że dobra, skoro dojadę tam w poniedziałek wieczorem, no to w środę sobie pojadę do Los Angeles. Nie wiem, tak stwierdziłam, że dwie noce, jeden pełny dzień, że to będzie okej. Okay. I co zrobiłam? Zarezerwowałam sobie transport z Santa Barbara do Los Angeles, słuchajcie, na stronie Flixbusa. I uwaga, za Flixbusa, który jechał godzinę 40 do Westwood, to są okolice UCLA, nie wiem, czy Wam to coś mówi, ale to jest tam od strony powiedzmy Santa Monica w, w Los Angeles, jakby przy Los Angeles w zasadzie, bo tam pasowało mi najbardziej. Zapłaciłam za ten transport, uwaga, 4,5 dolara. Wyobraźcie sobie. Pociąg kosztował 36 dolarów. Nie wiem, jakie są jeszcze inne opcje, ale prawie nikt nie jeździ busami po Kalifornii, a to było absolutnie genialne, wygodne, bezproblemowe, bezpieczne i wspaniałe. Też w ogóle powodem, dla którego nie chciałam jechać pociągiem z Santa Barbara do LA, pomimo że słyszałam, że to jest najpiękniejszy odcinek, bo to już jest odcinek całkowicie przy oceanie, zresztą tak podobnie szła autostrada, którą jechałam z moim, moim autobusem to wiedziałam, że to będzie wieczorem. Jakby pojechałam w listopadzie, dni były mega krótkie, więc jakby między 18 a 20.30 czy tam 21.00 i tak bym nic nie zobaczyła nad tym oceanem z tej cudownej malowniczej podróży, więc stwierdziłam, że tym bardziej spoko, że wysiadam sobie w Santa Barbara. Tak jak mówię, potem sobie zaplanowałam pobyt w Los Angeles, już zostanę przy temacie transportu, żeby tutaj taką klamrę zachować i zostawiłam sobie na sam koniec taki tydzień zapasu bo stwierdziłam, kurczę, jestem w Kalifornii, nie byłam tam wcześniej, nie wiem co się wydarzy, co będę chciała zobaczyć, gdzie będę chciała wrócić w tym ostatnim tygodniu i finalnie do ostatniej chwili tak naprawdę zwlekałam, ale zostałam w LA jeszcze parę dni, za trzy dodatkowe dni i wróciłam jeszcze na cztery dni do San Francisco i dosłownie dwa dni przed zabukowałam sobie Flixbusa. I zapłaciłam za niego, żeby nie skłamać wam 25 dolarów, no to jest mega opcja. Ten Flixbus jechał 7,5 godziny, no to autem jechałoby się bezpośrednio powiedzmy 6, więc to no nie było tragedii. Samolotem, yy, oczywiście, byłoby super szybko, ale też nieekologicznie, plus ja miałam zupełnie za dużo bagażu, żeby się w jakiekolwiek standardy w ogóle samolotowe w. Pasować i kosztowałoby to spokojnie 200 dolarów, więc było to absolutnie nieopłacalne. Jeśli chodzi o pociąg, no to może bym go złapała za niecałą stówkę, ale on by jechał 12 godzin i to by była męczarnia. I jeszcze to, co jest ciekawe, to to, że właśnie pociąg San Francisco. Tak naprawdę odjeżdża z Oakland, czyli trzeba przejechać przez most, i to nie jest Golden Gate, i odbiera Was bus, jakby z centrum takiego finansowego San Francisco do Oakland, i tam dopiero wsiadacie w pociąg. Więc, jakby powrót też tą samą drogą zupełnie mi się nie uśmiechał, i ten Flixbus był tutaj zbawieniem. Także podsumowując, przyleciałam do Stanów linią lotniczą SAS, samolotem w dwie strony. Warszawa, Kopenhaga, San Francisco. Następnie poruszałam się pociągiem, i potem, że było szybciej i taniej, to już autobusem i był to Flixbus. Teraz myślę, że warto powiedzieć Wam o kwestii zakwaterowania. Tak jak mówię, miałam ten ogromny przywilej, że w San Francisco gościła mnie Marta, bo zakwaterowanie w tym mieście to jest Kosmos. Ja szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałam, bo wiedziałam, że w San Francisco będę miała się gdzie zatrzymać, ale słyszałam jakieś w ogóle kosmiczne rzeczy, że jakby tydzień kosztuje, pokój kosztuje tam 3000 zł za tydzień. Pokój w jakimś dzielonym mieszkaniu, wiadomo. Ale ja zatrzymywałam się u mojej znajomej, co było wspaniałe i będę naprawdę rozgodnie wdzięczna, bo była to dla mnie naprawdę ogromna, ogromna. Oszczędność, w ogóle kwestia mieszkań w San Francisco to jest bardzo duża kontrowersja, temat aktualny i sprawa kryzysowa, ale o tym wszystkim Wam postaram się opowiedzieć w kolejnym odcinku. Dalej, z San Francisco jechałam do Santa Barbara i postanowiłam, że najwygodniej na te dwie noce będzie mi zatrzymać się po prostu w hotelu. To jest mała miejscowość, więc chciałam być w super lokalizacji nad samą wodą. Po to, żebym wszędzie sobie mogła przejść pieszo, i moje zakwaterowanie zamówiłam sobie na booking.com w ogóle. Hotele bardzo lubię zamawiać na bookingu, dlatego że tam bardzo często macie opcję bezpłatnego odwołania rezerwacji tam do kilku dni przed. I jeżeli planuję, a zazwyczaj planuję z jakimś tam wyprzedzeniem, to lubię sobie dać kilka opcji i na przykład szukając czegoś innego, zawsze mam taki backup w postaci hotelu. I zamówiłam sobie hotel, który się nazywał Villa Rosa Inn, i on był nad samym morzem, i to był pokój no, dwuosobowy w bardzo fajnym takim pensjonacie i ja za te dwie noce zapłaciłam, słuchajcie no to też zależy od kursu dolara ale powiedzmy, że wyniosło mnie to około 900 zł no więc no, umówmy się są to ceny kalifornijskie ale ja uważam, że też tragedii nie było, to było też fajne o tyle, że na miejscu zapłaciłam gotówką bo często tak jest, że właśnie booking was nie obciąża, tylko płatności dokonujecie już na miejscu i też nie ma żadnej przedpłaty. Hotele też są o tyle fajne, że możecie sobie zostawić wasz bagaż. Na przykład, jeżeli przyjedziecie wcześniej, możecie zostawić go wcześniej. Jeżeli się wymeldowujecie, to też możecie go zostawić na cały dzień i ja również tak zrobiłam. Potem wróciłam do hotelu, jeszcze sobie zrobiłam herbatę, przebrałam się, przepakowałam. I to jest moim zdaniem przewaga nad Airbnb, no bo w Airbnb raczej jest trudniej przechować gdzieś ten bagaż. Natomiast hotele są tutaj moim zdaniem wygodniejsze. Hotel był, słuchajcie, ze śniadaniem, na którym zbyt wiele nie zjadłam. Zrobiłam kawę, znaczy wypiłam kawę i zrobiłam melona, mimo że tam, powiedzmy, tost z dżememem można by było. Wsunąć. Fajne też było w tym hotelu to, że codziennie o między 5 a 7 po południu wieczorem była taka happy hour i było darmowe wino, ser i oliwki i jeszcze jakieś tam przekąski, chyba na czosy z salsą. Także to też był taki miły akcent. To miejsce naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam. To nie był jakiś super standard, to był pensjonat, ale jeśli ja czułam tam bardzo bezpiecznie, miałam. Tarasik, był basen, i no i po prostu Santa Barbara w ogóle jest przeuroczym miejscem. I też co istotne, miałam dosłownie 7 minut z tego dworca także i dworzec, i dworzec autobusowy to było jedno miejsce także to było dla mnie bardzo wygodne, bo nie musiałam brać żadnej taksówki. Następnie, kochani, z Santa Barbara pojechałam tym autobusem do Los Angeles. No jeżeli chodzi o zakwaterowanie w Los Angeles, to bardzo miałam dużo wątpliwości, dlatego że jest to ogromne miasto i miałam wielki dylemat, jeśli chodzi o to, w jakiej dzielnicy się zatrzymać. Wypytywałam wszystkich ludzi no i też w ogóle no nic nie wiedziałam o tym mieście. No teraz jak o tym myślę, oczywiście po odwiedzeniu LA podjęłam prawdopodobnie inną decyzję. Natomiast to, co mną kierowało. Na początku właśnie patrzyłam na bookingu, myślałam o wynajęciu hotelu, znalazłam hotel w całkiem niezłej cenie, ale uświadomiłam sobie, że jeżeli jestem sama przez dwa tygodnie minimum, to bycie w hotelu bez kuchni sprawi, że ja prawdopodobnie tam zbankrutuję w trzy dni. Bo jednak fajnie jest mieć miejsce, w którym możecie sobie podgrać chociażby posiłek, czy coś na szybko ugotować, albo chociaż właśnie zrobić jakieś śniadanie. I wtedy pomyślałam, że jednak wolałabym skorzystać z Airbnb. No i na początku zaczęłam sobie szukać jakichś fajnych apartamentów studio. No bo fajnie byłoby mieszkać tak sobie, wiecie, jakby na swoim, tak udawać, że to jest Wasze mieszkanie w LA. Jakby ja cały ten, cały ten wyjazd potraktowałam tak mocno um, na luzie, że chciałabym trochę popatrzeć, jak to jest tam żyć. No i ceny były kosmiczne. Jakby ceny za dwa tygodnie, za studio, takie najtańsze, jakie znalazłam, to było... No, 7,5 tysiąca to już był super deal. Ale tak ogólnie takie całkiem fajne to były za 9. No i oczywiście całe multum takich za 20 tysięcy. No i przyznam, że już się troszeczkę załamałam. Odpuściłam na kilka dni, stwierdziłam, dobra, coś tam wymyślę. I wtedy stwierdziłam, że może spróbuję wybrać tę opcję na Airbnb, gdzie wynajmuję pokój u kogoś. I zaczęło mi to wyglądać całkiem nieźle, bo po pierwsze wtedy ten budżet mój był o wiele, może na lepszym standardzie, o lepszym standardzie, po pierwsze. Po drugie stwierdziłam, że fajnie byłoby jednak mieć jakieś takie wsparcie lokalne, jeśli chodzi o, oczywiście, mam tutaj na myśli hosta, kogoś, kto Ci coś tam doradzi, ewentualnie pomoże. I też jako, że trochę byłam niepewna tego, jak będę czuła się sama w LA i słyszałam różne dziwne rzeczy o tym mieście, to wydawało mi się fajne to, że jednak nie będę w żadnym miejscu, w żadnym mieszkaniu sama. I w momencie, kiedy zmieniłam sobie ten filtr w wyszukiwarce, zaczęły mi się pokazywać fajne rzeczy i to jest w ogóle super historia, bo parę miesięcy wcześniej oglądałam jakiś flat tour na YouTubie właśnie w LA i ktoś się zatrzymał w Marina del Rey i miał takie bardzo fajne mieszkanie w nowoczesnym budynku z prywatnym wejściem, co wydawało się być bardzo przyjemnym, takim bezpiecznym otoczeniem. I pomyślałam sobie, o, w takim czymś bym chciała mieszkać. I nagle przeglądam te oferty i widzę mieszkanie w Marnie Del Rey, dosłownie w tym kompleksie budynków, z prywatnym wejściem, z po prostu kartą, na, kartą do wejścia też do klatki schodowej i do mieszkania. I najfajniejsze, że czeka mogła się zdarzyć, to był rozkład mieszkania, bo to, co mi przeszkadzało w byciu u kogoś, to taki totalny brak prywatności, że no czekam aż ktoś skorzysta z łazienki, no wiecie, przechodzę sobie w szlafroku, no czuję się nieswojo. Natomiast to mieszkanie w tym budynku, które ja znalazłam, i uwaga, spoiler, finalnie zarezerwowałam, ono było podzielone na pół i każdy z lokatorów, bo to było mieszkanie, jakby na, no, tak na pół powiedziałam już, dziękuję. Yy, każdy z lokatorów miał swoją sypialnię, która miała swoją własną łazienkę w środku i jeszcze taką mini garderobę. I była wspólna przestrzeń taka jadalno-salonowa, oraz oczywiście duża kuchnia. No ja w tym mieszkaniu się absolutnie zakochałam. Wtedy też napisałam do innych osób mm, zapytania, ale byłam absolutnie zmotywowana i zafiksowana na ten konkretny apartament. I pamiętam, rozesłałam chyba 9 zapytań i sukcesywnie w ciągu doby odpisali mi wszyscy oprócz tego jednego. I już się wahałam, już chciałam wziąć jakiś tam pokój na Wenys, bo też znalazłam bardzo fajny pokój, totalnie nie moja stylówka i oczywiście pokój, tylko pokój, nie łazienka, ale jakaś super w ogóle gospodyni, taka fajna pani, pomyślałam sobie ekstra, będę się czuła tak przytulnie, ale cały czas myślałam sobie, ja chcę tamto mieszkanie. I słuchajcie, w ostatniej chwili, kiedy już po prostu moje nadzieje, nadzieje, nadzieje się kończyły, odpisał mi mój host, czyli Mustafa, i powiedział, że bardzo chętnie będzie mnie gościł, tylko muszę, sobie, muszę to zarezerwować jakby na własną rękę jak najszybciej, bo ma różne zapytania. Oczywiście był dosyć oblegany. Ja wtedy stwierdziłam, nie ma co zwlekać, biorę, zabukowałam i byłam absolutnie przeszczęśliwa. Oczywiście, warto zwracać uwagę na przeróżne kwestie. Bukując sobie zakwaterowanie na Airbnb, oczywiście sprawdzam opinie, miał bardzo dużo pozytywnych opinii od różnych ludzi, różnych płci, którzy mówili, jaki jest gościnny i pomocny, i że tam sobie razem coś gotowali, więc jakby te osoby też sprawdzałam, że one były prawdziwymi użytkownikami, żeby te jakieś zasady, podstawowe bezpieczeństwa zachować, ale powiem Wam szczerze, że miałam takie wewnętrzne poczucie, że to jest. Dobry wybór. Nie miałam problemu z tym, że zatrzymuje się sama, że zatrzymuje się jakiegoś faceta. No, ktoś może uznać, że to jest dziwne, natomiast ja po prostu jakby przeskanowałam ten jego profil i wyglądało mi to naprawdę dobrze. I też rozmowa z nim była naprawdę bardzo przyjemna i miałam dobre przeczucie. Zatrzymałam się w tym mieszkaniu słuchajcie, przez dwa tygodnie, zabukowałam je na dwa tygodnie, i to mnie kosztowało. 4700 zł za te dwa tygodnie. Uważam, że była to całkiem niezła cena jak na Los Angeles, ale oczywiście nadal jest to bardzo dużo pieniędzy. I potem to, co się wydarzyło na ostatnie kilka dni, bo słuchajcie, postanowiłam do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy wrócę do, do San Francisco. Już sobie zarezerwowałam nawet busa do San Francisco na czwartek, czyli dokładnie po dwóch tygodniach, znaczy prawie po dwóch tygodniach. Ale trafiła się taka sytuacja, że zostałam zaproszona, co było w ogóle szokiem i było super miłe, do przecudownego hotelu Oceana w Santa Monica na jedną noc i to była noc ze środy na czwartek, i była właśnie opcja, że w czwartek wrócę do San Francisco, ale coś mnie coś mnie trzymało, żeby zostać jednak dłużej w LA. Bardzo długo się wahałam, też miałam opcję przebukowania biletu za 5 dolarów chyba. I moja znajoma Beata, którą pozdrawiam, która pewnie tego nie słucha, ale która bardzo, bardzo, bardzo odmieniła mój pobyt w LA na lepsze. Nie że był jakiś straszny, ale jeszcze go ulepszyła. Pozwoliła mi zatrzymać się u siebie jeszcze dwie noce na downtown, po to, żebym zobaczyła sobie trochę inną stronę LA. Także finalnie przebukowałam bilet na Flixbusie, bo jest taka opcja, właśnie mówię, za 5 dolarów, i potem w ogóle ten, ten docelowy mój już bus był tańszy, więc wyszło mi na jedno. Zatrzymałam się zatem za darmo u Beaty na downtown. W sobotę pojechałam z powrotem do San Francisco i tam przez kilka ostatnich dni znowu byłam u mojej przyjaciółki Marty. Także tak to wyglądało, jeśli chodzi o moje zakwaterowanie. Także trochę prywatnych rzeczy: był booking.com i było Airbnb. Myślę, że warto też powiedzieć kilka słów o transporcie, ja nie miałam samochodu i uważam, że bez samochodu przemieszczanie się pomiędzy miastami było jak najbardziej do zrobienia. Natomiast z uwagi na brak samochodu no nie można było mówić nawet o wypadach do miejsc typu Joshua Tree, Yosemite czy Napa Valley. I ja też byłam tego świadoma, ale wychodziłam od początku z założenia, że ja nie jadę do Kalifornii raz w życiu i muszę zobaczyć wszystko, tylko robię to, co mogę w miarę możliwości. I tutaj możecie powiedzieć, że mogłam wypożyczyć auto. I teraz są dwie kwestie. Po pierwsze, ja mam 23 lata, więc musiałabym zapłacić znacznie więcej za to, że jestem młodym kierowcą, plus po drugie, w większości byłam sama. No i umówmy się, wypożyczenie auta dla jednej osoby to jest mało opłacalna kwestia, plus, 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 tak jak mówiłam, to nie było tak, że chciałam zwiedzić wszystko i miałam jakieś ciśnienie, tylko... Wiem, że wrócę tam kiedyś i sobie zrobię road tripa, stąd nie wywierałam na sobie takiej presji. Natomiast dzięki temu, że miałam znajomych zarówno w San Francisco, jak i w Los Angeles, którzy mieli samochód, i dziękuję im z całego serca, miałam możliwość zwiedzić różne fajne miejsca w okolicach, zarówno w okolicach San Francisco, jak i pojeździć po LA. I to na pewno wpłynęło bardzo, bardzo pozytywnie na moje ogólne wrażenia i atrakcje podczas tych pobytów. Jako, że nie miałam auta, to warto powiedzieć kilka słów o tym, jak poruszałam się po tych miastach. Jeśli chodzi o San Francisco, to zdecydowanie transport publiczny jest ok i bez problemu można poruszać się po mieście tramwajami, czy tam, to jest takiego, się nazywa metro. Tak, nie, metro to się nazywa? Nie, to się nie nazywa metro. To, to się nazywa jakoś inaczej Muni chyba. I tym takim tramwajem się poruszałam po mieście, raz chyba wsiadłam w autobus i dużo, dużo, dużo chodziłam. Jakby San Francisco jest miastem, po którym da się sporo pochodzić, także tutaj bez auta absolutnie bez problemu. Jeżeli chodzi o Santa Barbara, absolutnie to samo, wszędzie łaziłam, tutaj nie to samo nawet, wszędzie łaziłam. Ale jeżeli chodzi o LA, to tutaj mamy już większy problem i bez auta w LA jest bardzo, bardzo ciężko, jeżeli chcemy sporo rzeczy zobaczyć. Także tutaj bym raczej uczulała na to, żeby mieć auto w LA. Ale ja sobie dałam radę, bo miałam bardzo dużo czasu, więc sporo jeździłam autobusami i też myślę, że to powiem za tydzień, ale sporo jeździłam autobusami i jest to mega długie i trochę upierdliwe, ale nie jest to jakieś niebezpieczne, jest spoko. Mm. Chodzić się za bardzo nie da. Jeżeli jesteście na zachodnim wybrzeżu, możecie sobie wypożyczać rowery. Też raz przejechałam się takim elektrycznym rowerem Ubera. I spoko jest też połączenie metrem z Santa Monica na downtown. Ono jest OK. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi na przykład o taksówki, to jest to dosyć droga sprawa i naprawdę bardziej się opłaca wypożyczyć auto na jeden dzień, aniżeli zrobić jeden taki większy kurs po LA taksówką. Ja parę razy przyjechałam się taksówką, bo miałam taką zasadę, że za każdym razem, jeżeli wracam po ciemku, to biorę taksówkę, nawet jeżeli zajmuje to godzinę, a też tak bywało, ale uważam, że no, warto, jakby nie chciałam się tutaj tułać transportem publicznym po ciemku w obcym mieście, które też ma dosyć specyficzną reputację. I tak samo w San Francisco jakby też poruszałam się te taksówkami z Martą, ale tam ceny są znacznie niższe, no bo odległości są też zdecydowanie um, mniejsze. I jeżeli chodzi o ceny taksówek, to polecam wam serdecznie w Stanach mieć dwie aplikacje, mieć aplikację Ubera i aplikację Lyft L Y F T i porównywać sobie ceny, bo na przykład u mnie Lyft był zazwyczaj tańszy. I wybierać opcję w obu aplikacjach dzielniać się taksówką, czyli możecie mieć naprawdę znacznie niższą cenę, jeżeli po drodze, jadąc do swojego miejsca docelowego, zahaczacie o jakąś inną osobę albo podwozić kogoś innego. I to, ma, to jest opcja po prostu shared albo pool. I to zajmuje trochę dłużej, bo czasami ta osoba zbacza z trasy, ale jak najbardziej jest to korzystne finansowo i, no mówię, da się bez problemu przeżyć. Jeżeli chodzi o koszta, no to. Takie pojedyncze przejazdy po San Francisco to zresztą było jakieś tam 6-7 dolarów. Mówię o tej opcji najtańszej, natomiast no, w LA to zależy od odległości. Zdarzyło mi się zapłacić za taksówkę 25 dolarów, zdarzyło mi się zapłacić za taksówkę 8 dolarów, ale ogólnie, tak jak mówię, jest to raczej droższa sprawa. Jeszcze taka kolejna rzecz organizacyjna, która była dla mnie ważna, to był telefon. Ja wiedziałam, że muszę mieć internet, bo dużo nagrywałam i wrzucałam dla Was treści i chciałam być cały czas na bieżąco. I wykupiłam sobie kartę. I to, co jest istotne, to to, że na europejskich telefonach działa z tego co wiem tylko karta T-Mobile. Wyglądało to tak, że poszłam do salonu i powiedziałam, że zostaję tutaj na tyle i tyle. I na 4 tygodnie dostałam chyba 10 Gigabajtów albo 20, w każdym razie nie wykorzystałam tego za 40 dolarów, i jeszcze do tego miałam nieograniczone rozmowy i SMSy, i potem chciałam sobie to przedłużyć jeszcze na tydzień i dopłaciłam tylko 10 dolarów i miałam dodatkowe 2 gigabajty, także coś takiego Wam polecam, bo warto być cały czas jednak online, szczególnie właśnie zwiedzając, jeżeli potrzebujecie sprawdzić sobie autobusy czy nawet dowiedzieć się czegoś o miejscu, w którym jesteście czy sprawdzić, czy knajpa jest otwarta, naprawdę bycie bez internetu jest średnie i jakby takich publicznych stref wi-fi też nie widziałam jakoś zbyt wielu Chciałabym też wspomnieć tutaj o kosztach, bo zapytałam Was na Instagramie o jakieś pytania dodatkowe, jeśli chodzi o organizację i na pewno powiem Wam, ile mnie to łącznie wyniosło. Bo już Wam mniej więcej powiedziałam, jakie były koszty tych poszczególnych moich wydatków, ale muszę przyznać, że najwięcej, chociaż nie, najwięcej zapłaciłam za zakwaterowanie, choć i tak przez większość czasu zatrzymywałam się u kogoś, przez połowę czasu, to bardzo, bardzo dużo wyniosły mnie koszty związane z jedzeniem. Ja pojechałam tam odkrywać cenę gastronomiczną i tak jak w San Francisco tam byłyśmy może w restauracji z dwa razy i nie było to jakieś miejsce wymarzone dla wegan i spoko, bo nie było to moim priorytetem w tamtym miejscu, tak LA było moim ogromnym wegańskim marzeniem i codziennie jadłam przynajmniej jeden posiłek na mieście, jeden napój na mieście i to była naprawdę bardzo, bardzo droga impreza i na to, to zależy od priorytetów, tak? Są osoby, które zupełnie tego nie potrzebują i będą kupowały sobie jakieś tam, nie wiem, fast foodowe rzeczy, bo fast foody są naprawdę tanie. Czy będą gotowały? Chociaż też gotowanie, na przykład z dobrych składników, nie jest wcale tanie. Ale jeżeli chodzi o wyjście do fajnych knajp i nie mówię tutaj o jakichś yy, wiecie, restauracjach z gwiazdką Michelin, tylko do fajnej knajpy, która serwuje wegańskie jedzenie, to trzeba się liczyć z tym, że za danie główne zapłacisz między 15 a 20 dolarów plus napiwek. Trochę przyznam z tym 20, tak? Powiedzmy, że między 12 a 18 plus napiwek. I no to są moim zdaniem bardzo wysokie ceny. Jeżeli chodzi o kawę, to widzicie, ja chyba to wyparłam, ale kawa 5,50, normalne cappuccino, dajmy na to, to jest standardowa cena. I tak jak mówię, ja mówię o fajnych kawiarniach, o fajnych knajpkach, bo wiadomo, możemy iść do Maka i mieć kawę za dolara 30, więc to nie jest tak, że tylko takie są ceny. Tak samo możemy iść do jakiegoś, do jakiejś jadłodajni i zjeść znacznie tańszy obiad, ale jakby ja byłam nastawiona na odkrywanie restauracji, które obserwuję od lat i jak wiecie, kocham jedzenie, kocham chodzić do knajp, kocham to testować i też jakby to, co oferuje scena wegańska w LA, to jest zupełnie inny świat. I o tym Wam opowiadam też więcej, ale na pewno to mnie wyniosło bardzo dużo pieniędzy. Także mogę Wam szybko jeszcze raz... Prze, tutaj przelecieć po tych wydatkach i sobie też raz zanotuję, tak żeby wam na pewno dobrze to przedstawić. Więc za bilety lotnicze zapłaciłam um, 3000 zł, za zakwaterowanie w LA zapłaciłam około 5000 zł, za zakwaterowanie um, w Santa Barbara zapłaciłam około 1000 złotych i, i to już jest, moi drodzy, 9000 zł za samo zakwaterowanie. Do tego dołożyłam jakby kieszonkowe, które sobie wzięłam, jakieś dodatkowe moje obciążenia na karcie. I tutaj będą wszelkie właśnie jedzenia, knajpki, kawy, taksówki, ewentualnie jakieś wejściówki, ale. Powiem Wam, że ja zrobiłam coś takiego, że sprawdziłam sobie, kiedy muzea są otwarte za darmo, i zazwyczaj raz w miesiącu każde muzeum ma taki dzień, kiedy jest otwarte za darmo. Do tego dołożyłam jeszcze wydatki za telefon i powiem Wam, że jakichś innych dodatkowych kosztów nie poniosłam. Ale, tak jak mówię, przez 2,5 tygodnia mieszkałam u koleżanki, u Marty dużo gotowałyśmy i wiele tych kosztów mi odeszło, bo też Marta była bardzo, bardzo gościnna i nie pozwalała mi płacić za niektóre rzeczy, także na pewno sporo zaoszczędziłam dzięki temu. Więc, tak jak mówię, no, te wszystkie zakwaterowania kosztowały mnie mniej więcej 9 tysięcy i policzyłam sobie tak. Um, Ogólnie, bo nie, nie, nie byłam bardzo skrupulatna w tych obciążeniach, że łącznie ten wyjazd, biorąc pod uwagę wszelkie ulgi, jakie miałam właśnie w postaci tego pobytu w San Francisco u Marty, kosztował mnie około 17 tysięcy złotych, czyli zostaje nam 8 tysięcy, które zeszło mi na transport publiczny, taksówki, te wszystkie pociągi, busy oraz jedzenie i picie. Dodatkowo też na miejscu kupiłam sobie parę rzeczy, jeśli chodzi o jakieś tam ubrania. I no nie, kupiłam sobie torebkę marka Jacobsa z Lumpexu, więc to też trochę podbiło mi te wydatki, ale nie powiem, żebym tam zrobiła jakieś szalone zakupy. Ale kilka ciuchów rzeczywiście kupiłam, kupiłam też prezenty świąteczne, to też były ubrania, także łącznie to było dodatkowe 8 tysięcy na sam pobyt. Podsumowując, jeszcze byłam tam 5,5 tygodnia, z czego 2,5 praktycznie żyłam na koszty mojej przyjaciółki. Także wiem, że gdybym przez ten czas była całkowicie na swoim utrzymaniu, to spokojnie to 5,5 tygodnia myślę, że no, mogłoby kosztować mnie 25. Tysięcy złotych, i jakby ja jestem świadoma, że to jest kwota z kosmosu i że to jest bardzo dużo pieniędzy, i nawet to, co ja wydałam, biorąc pod uwagę to, ile miałam tam przywilejów, to nadal jest bardzo, bardzo duża suma i muszę to powiedzieć, bo to inaczej nie było poprawne politycznie i też nie czułabym się z tym dobrze. Jestem bardzo wdzięczna za to, że jestem w takim miejscu mojego życia, gdzie mogę zorganizować sobie taki wyjazd i mogłam przeżyć. Coś takiego, spełniając swoje ogromne marzenie, i dodam też dla osób, które mogą mieć wątpliwości: tak, zapłaciłam za ten wyjazd z własnej kieszeni i zdecydowałam się na niego, dlatego że doszłam do wniosku, że mogę sobie na niego pozwolić sama i przeżyć ten czas w Stanach tak, jak sobie to wymarzyłam, bo kiedyś powiedziałam sobie, że pojadę do Stanów dopiero wtedy, kiedy będę mogła to zrobić tak na 100%, nie żałując sobie na te rzeczy, których chciałabym doświadczyć na miejscu. Także było to dla mnie ogromne spełnienie marzeń i cieszę się, że mógł być to prezent ode mnie, dla mnie. Odnoszę wrażenie, że ten odcinek był mimo wszystko troszeczkę chaotyczny. Miałam rozpisane to, co chciałabym Wam powiedzieć, ale finalnie wyszła mi z tego taka. Opowieść i, i trochę łączenie wątków. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek Wam się podobał. Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że to był wspaniały wyjazd. Ten wyjazd był spełnieniem moich marzeń, ale to co ważne, ja pojechałam tam bez żadnych oczekiwań. Oczywiście myślę, że podświadomie miałam różne oczekiwania, bo Kalifornia, szczególnie niecałe ale Kalifornia była w mojej głowie trochę takim wykreowanym światem i postanowiłam sobie, że pojadę tam nie oczekując niczego, po to, żeby zweryfikować moje marzenia i doszłam do bardzo wielu wniosków. Wiele rzeczy zaskoczyło mnie na plus, wiele rzeczy zaskoczyło mnie na minus i miałam tam niesamowicie dużo przemyśleń, ale był to na pewno wyjazd, który odmienił moje życie. I o tym, co dokładnie robiłam, co zwiedziłam, opowiem wam za tydzień, a za dwa tygodnie opowiem wam o tym, co ogólnie sądzę o tym kraju i o tym doświadczeniu? I jeszcze tylko przypomnę, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z wspaniałą polską marką Jurkaja, czyli są to produkty do higieny intymnej. Marka polska, marka etyczna, marka ekologiczna, marka, która ma opcję subskrypcji Waszych ulubionych, potrzebnych produktów kobiecych. Więc, jeżeli chcecie skorzystać z tej subskrypcji i dostać pod wasze drzwi, wtedy, kiedy chcecie paczkę cudownych, dobrych dla waszego ciała i dla planety, produktów, to możecie użyć mojego kodu Karolina, aby dostać 30% zniżki na subskrypcję, która jest bez zobowiązań i możecie z niej zrezygnować w dowolnej chwili. Ale tak jak mówię, nie sądzę, że to się stanie. I wszystko wam oczywiście zostawiam w. Opisie, i tak jak zawsze, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego odcinka, że jesteście ze mną kolejny rok. Bo nie nagrywam jeszcze 3 lata, ale to już jest trzeci rok, w którym ukazuje się podcast. Możecie go wysłuchać na Spotify, na iTunesie, na YouTubie i ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 I ja wiem, że ja zapowiadałam, że od nowego roku będą podcasty wideo. I pracuję nad tym. Mam nadzieję, że to się stanie, dajcie znać, czy macie na to ochotę. I w ogóle, jakby jeżeli chodzi o wymianę wrażeń, to piszcie pod filmem na, czy pod podcastem na YouTubie, albo na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Tam zawsze wrzucam informacje o nowym odcinku i lubię tam z Wami rozmawiać, dyskutować, zadaj Wam różne pytania Pytania i trochę zdradzam, co się dzieje. Też oczywiście wbijajcie na mój Instagram Karolina Sobańska i będzie mi super, super, super miło, jeżeli zaobserwujecie mnie tam, gdzie mnie słuchacie, czyli na przykład na YouTube, subskrybujecie albo zaobserwujecie na Spotify'u, albo zasubskrybujecie na iTunesie. I też na iTunesie będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie opinię, bo możecie tam dać gwiazdki, znaczy pięć gwiazdek oczywiście, mojemu podcastowi i zostawić kilka słów recenzji, bo to jest po pierwsze dla mnie bardzo przyjemne, po drugie to sprawia, że podcast jest promowany, dzięki temu trafia do większej ilości osób i jeżeli uważacie, że te treści są ciekawe, to super, jeżeli dzielicie się tym dalej. Tak jak mówię, to jest odcinek solowy o USA, był to bardzo ważny element zeszłego roku i było bardzo wiele osób, które chciało, abym poruszyła ten temat na podcaście, także styczeń troszeczkę nam upłynie pod hasłem Stany Zjednoczone. Dla osób, które czekają na wywiady, zapraszam i już za trzy tygodnie, będzie kolejna bardzo fajna miniseria. Jeszcze Wam nie zdradzę, co to będzie, ale będą super goście i zupełnie inna tematyka, no i tak jak mówię, w końcu nie będzie to mój monolog. Także pierwszy podcast o USA organizacyjny za nami. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa!